Szanowni Państwo, rozpoczynamy. Witam Państwa bardzo serdecznie w Kwidzynie, w przepięknym mieście. Mam nadzieję, że wszyscy po tej konferencji zwiedzą nie tylko nasze zabytki, ale to wszystko, co jest wokół Kwidzyna. Szanowni Państwo, 13 października ważne wybory. To 13 października my jako Polacy, jako osoby, które mają prawo do głosowania w Polsce, zadecydują, jakiej chcemy Polski. I dzisiaj spróbujemy na kilka pytań, kilka ważnych tematów odpowiedzieć. Bardzo serdecznie witam pana marszałka Struka, który jest szefem sztabu wyborczego Koalicji Obywatelskiej na Pomorzu. Panie marszałku, proszę o zabranie głosu. Dziękuję bardzo, panie senatorze. Wszystkich wyborców okręgu 25. Chciałbym serdecznie przywitać w Kwidzynie, w tej części województwa pomorskiego, którą nazywamy Powiślem. Warto zapamiętać te nazwy. Podczas dzisiejszej prezentacji chcielibyśmy zaprezentować po pierwsze kandydata do Senatu z okręgu obejmującego powiaty kwidzyński, sztumski, malborski oraz nowodworski, a także kandydatów do Sejmu z okręgu numer 25 z Koalicji Obywatelskiej Platforma Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Partia Zielonych. Kandydat do Senatu z okręgu obejmującego te powiaty, które wcześniej wymieniłem. Kwidzyński, sztumski, malborski oraz nowodworski. Leszek Czarnobaj. Brawa. W latach 1990-1997 był zastępcą burmistrza, a w okresie 1997-1998 burmistrzem Kwidzyna. Od 1999 roku do 2006 pełnił funkcję starosty powiatu kwidzyńskiego, a w 2002 roku zasiadał w Radzie Powiatu Kwidzyńskiego. Już od 2006 roku do 2011 sprawował mandat radnego Sejmiku Województwa Pomorskiego, a w okresie 2006-2010 był wicemarszałkiem tego województwa. Jak więc widać, bardzo bogata kariera samorządowa. Są z nami również kandydaci do Sejmu z okręgu numer 25, obejmującego miasto Gdańsk, Sopot, powiat gdański, Kociewie, Powiśle oraz Żuławy. Listę otwiera przewodniczący klubu parlamentarnego Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, pan Sławomir Neumann. Drugie miejsce na tej liście piastować będzie Jarosław Wałęsa, poseł na Sejm dwóch kadencji oraz europarlamentarzysta dwóch kadencji. Bogata kariera parlamentarna. Pierwszą kobietą na liście jest Agnieszka Pomaska, gdańszczanka, radna miasta Gdańska, obecnie poseł na Sejm, młoda demokratka, a jednocześnie niezwykle odważna posłanka. Pani Małgorzata Chmiel, wieloletnia radna miasta Gdańska, obecnie posłanka zadająca mnóstwo pytań w formie interpelacji. Ewa Lider, posłanka pochodząca z Gdańska. Witamy panią Ewę serdecznie. Na liście są nie tylko osoby o samorządowym rodowodzie, ale również wieloletni samorządowcy, jak Józef Sarnowski. Podkreślam jeszcze raz, Józef Sarnowski swoją karierę samorządową rozpoczął w 1998 roku w Radzie Miejskiej w Szubinie, radny powiatu nowodworskiego, radny województwa pomorskiego, obecnie wicemarszałek województwa. Świetnie znający zagadnienia rolnicze, znający doskonale wszystkie kwestie związane z produkcją rolną. Także Jacek Michalski, samorządowiec, burmistrz miasta Nowy Dwór Gdański. Witamy pana Jacka bardzo serdecznie, znawca Żuław, znakomity burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego. Mam wielką przyjemność zaprezentować również pana Piotra Widza, wieloletniego radnego województwa pomorskiego, obecnie wiceburmistrza Kwidzyna. Muszę powiedzieć, bardzo dociekliwy radny, a jednocześnie znakomity znawca kultury. Są również wśród nas kolejni samorządowcy. Stefan Skonieczny, starosta gdański. Witamy pana, panie starosto. Chciałbym również zaprezentować kolejnych samorządowców. Pani Lucyna Maj, radna i pielęgniarka z Prabut. Mamy wśród nas
Także architekta, panią Małgorzatę Wójcik z Partii Zielonych. Pani Małgosia Chmiel podnosi rączkę, że też jest architektem. Wiemy, wiemy, cała Polska przecież wie. Pani Beata Kacprowicz, dyrektor Szkoły Podstawowej w Malborku. Witamy. To podkreślamy. Samorządowcy, a jednocześnie osoby, które reprezentują poszczególne sektory spraw społecznych, jak choćby służba zdrowia, czy też, jak w przypadku pani Beaty Kacprowicz, edukacja. Proszę państwa, to jest znakomita reprezentacja kandydatów do Sejmu. Świetny kandydat do Senatu, posiadający bardzo bogate doświadczenie, także już parlamentarne. To, co nas wszystkich łączy, mimo że jesteśmy z bardzo różnych środowisk, prawdopodobnie posiadamy też bardzo różne poglądy na wiele różnych spraw. Ale zapewne mamy jednolite poglądy w sprawach dotyczących przywrócenia praworządności w Polsce. Reformę służby zdrowia. Konieczność leczenia po pseudoreformie szkolnictwa. Także poglądy, te same poglądy na poszanowanie godności osoby ludzkiej, praw każdego człowieka, zachowania i dalszego rozwijania w Polsce samorządności. Chcemy także zwrócić uwagę na sprawy lokalne, takie, które są istotne dla tej części Pomorza, jak choćby nieodległa Wisła, która jest królową polskich rzek i powinna być nią nie tylko z nazwy. Pomorska i polska gospodarka potrzebują żeglugi śródlądowej. Niemniej ważnym tematem są także przeciwpowodziowe zabezpieczenie żuław, zaniedbane aktualnie przez obecny rząd. Chcemy wrócić również do tematów pogrzebanych przez obecny rząd, jak choćby obwodnica metropolitalna Trójmiasta oraz obwodnica Starogardu Gdańskiego. Akurat te ciągi komunikacyjne, które są niezwykle ważne, bo łączące Trójmiasto, łączące stolicę województwa pomorskiego z pozostałą częścią regionu. O wielu sprawach związanych z realizacją programu w tej kampanii będziemy mówić często, zwłaszcza po prezentacji programu Koalicji Obywatelskiej. A teraz chciałbym oddać głos kandydatowi na senatora Rzeczypospolitej Polskiej w tym okręgu, Leszkowi Czardobajowi. Panie Marszałku, Szanowni Państwo, do tego, co powiedział Pan Marszałek, dzisiaj się tylko jedno słowo określające osoby stojące po mojej lewej ręce. To jest drużyna przyszłości, to jest drużyna, która chce zaproponować Polsce to, na co Polacy czekają, czyli praworządną, mądrą, bezpieczną, czystą, zdrową Polskę. Taką Polskę chcemy zaproponować, Szanowni Państwo, Polacy. Dlatego, co powiedział Pan Marszałek, Szanowni Państwo, jeśli chodzi o przedsięwzięcia, powiem jeszcze, że my tu na Powiślu i Żuławach również, Panie Marszałku, Szanowni Państwo, liczymy na to, że to, co jest związane z komunikacją, z transportem, będzie ważnym elementem wsparcia zarówno w Senacie, jak i w Sejmie. Silna drużyna z Pomorza będzie o to dbała, bo obwodnica Malborka czy Kwidzyna jest elementem strategicznym, jeśli chodzi o przyszłość. W czasie spotkań rozmawiałem z panem burmistrzem Nowego Dworu, panem Jackiem Michalskim, gdzie mieszkańcy również oczekują pewnej rzeczy perspektywicznej, a mianowicie połączenia koleją metropolitalną Elbląga i Gdańska przez Nowy Dwór. To jest otwarcie województwa pomorskiego wzdłuż Mierzei. To jest fantastyczne przedsięwzięcie, którego na pewno w nadchodzącej kadencji nie zrealizujemy, ale kiedy je rozpoczniemy, to na pewno za 20 lat, daj Boże, szybciej zrealizujemy. Dlaczego mówię 20 lat? Bo jak Państwo pamiętacie, jedną z największych idei nas, ludzi mieszkających tutaj w Kwidzynie, ale również i mieszkających po prawej stronie, po lewej stronie Wisły, było zawsze budowa mostu, która miała połączyć. Staraliśmy się o to 20 lat, zostało zrealizowane. Szanowni Państwo, ja urodziłem się, mieszkam, ja pochodzę z Kwidzyna, ja jestem człowiekiem stąd, jestem człowiekiem, dla którego Powiśle i Żuławy to jest taka naturalna część Pomorza. Ja spotykam się często nie tylko w ramach różnego rodzaju uroczystości, ale jako jedyny senator Rzeczypospolitej spotykam się dwukrotnie z każdą Radą Gminy i Rady Powiatu, na której mieszkańcy, radni, osoby funkcyjne mówią o tym, jakiej Polski, proszę Państwa, oczekują. I my taką Polskę, zapewniam wszystkich, z którymi rozmawiałem, zapisaliśmy w programie wyborczym Koalicji Obywatelskiej. To jest rzecz, którą musimy w tej kadencji zrealizować. I mówiąc już krótko, bo wiem, że o szczegółach również będą mówili kandydaci na posłów, powiem krótko.
Kiedy się rozmawia z ludźmi, oni mówią dokładnie, jakiej Polski oczekują. I używając krótkich słów, krótkich zdań powiem. Chcą Polski demokratycznej, praworządnej. Praworządnej takiej, której władza właśnie daje przykład, jak przestrzega się prawa, a nie wykorzystuje prawo po to, żeby przydzielać sobie nagrody czy inne apanaże. Oczekujemy, proszę Państwa, Polski, w której nikt nie dzieli Polaków na lepszych, gorszych. Oczekujemy Polski, w której przestrzega się konstytucji. Polacy mogą się różnić w dyskusji, w sporach, ale chcą, Szanowni Państwo, jednej rodziny. Rodziny, której na imię Polska. I wartościami, Szanowni Państwo, które chcemy, aby wyznaczały kurs naszej dyskusji i sporów, żeby była Konstytucja Rzeczypospolitej. I podsumowując, chcę powiedzieć, że chcemy Polski pięknej, bezpiecznej, w takiej, której jest zdrowe powietrze, ludzie są zamożni, Polska jest zamożna, mamy dobry system edukacji, czyli mówiąc krótko, chcemy żyć zdrowo i szczęśliwie. I taki program, Szanowni Państwo, będzie deklaracją Koalicji Obywatelskiej w nadchodzących wyborach. Teraz poproszę pana przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska, Sławomira Neumanna. Szanowni Państwo, to jest drużyna, która wygra te wybory w tym okręgu. 25, jestem o tym przekonany. W Senacie to jest też oczywiste. Ruszamy w nowy etap kampanii, kolejny etap. Jeszcze kilka dni temu zbieraliśmy podpisy, dzisiaj są listy zarejestrowane. Dzisiaj kandydatką na premiera Rzeczpospolitej po wygranych wyborach jest Małgorzata Kidawa-Błońska jako kandydatka Koalicji Obywatelskiej i właściwie całej opozycji. To jest nasza oferta dla Polaków. Wczoraj na forum ekonomicznym w Krynicy pokazywaliśmy program gospodarczy Koalicji Obywatelskiej. Mówiliśmy o wyższych płacach, mówiliśmy o zwolnieniach czy uprzywilejowaniu przedsiębiorców w kontaktach z państwem. O tym wszystkim, co ma dać nam rozwój i przyspieszenie gospodarcze, które będzie znowu sytuowało Polskę jako lidera w Europie, a nie średniaka, jak jest dzisiaj. To mówiliśmy wczoraj. Jutro w południe będzie ogłoszenie programu wyborczego Koalicji Obywatelskiej w Warszawie, całościowego, kompletnego programu odbudowy Polski, budowy nowej Polski, Polski naszych marzeń, w której chcemy żyć, w której chcemy mieszkać, chcemy ją rozwijać i zostawić naszym dzieciom. To jest wyzwanie i o tym będziemy z Państwem rozmawiać przez te najbliższe tygodnie do 13 października. O tym będziemy mówić na każdym spotkaniu, wszyscy nasi kandydaci, jak jedna żona i mąż, będziemy mówić o tym programie, bo to jest pozytywny program dla Polski, program, wyzwanie dla nas wszystkich, żebyśmy mogli po tym 13 października powiedzieć, że tak, możemy to zrobić. Możemy zbudować Polskę naszych marzeń dla siebie, dla naszych dzieci, dla naszych wnuków. Bardzo dziękuję. Mówili mężczyźni. A teraz poproszę panią poseł Agnieszkę Pomaską. Pani poseł, na pewno wykorzystamy te 40 dni. Widzenie. Dokładnie tak. Bardzo się cieszę na te słowa pana senatora Leszka Czarnobaja o budowie mostów i przypomnieniu tego. Myślę, że to będzie takie motto przewodnie wszystkich kandydatów Koalicji Obywatelskiej w tej kampanii. Jesteśmy za tym, żeby budować mosty, żeby łączyć, a nie dzielić, żeby nie szukać konfliktów, tylko szukać porozumienia. I my to porozumienie w polskiej edukacji, przy dużych i małych inwestycjach, przy ważnych ośrodkach kultury będziemy budować i będziemy znajdować. Mówiłam już dzisiaj, ale to powtórzę, jesteśmy gotowi z naszymi wygodnymi butami, z naszymi wolontariuszami, żeby wygrać te wybory, a ja przede wszystkim zachęcam Państwa do tego, żeby nie patrzeć tylko na pierwsze, drugie, trzecie, czwarte miejsce na listach, żebyście przeczytali te wszystkie 24 nazwiska, żebyście znaleźli kandydatkę, kandydata najbliższego swojemu sercu. Jesteśmy jak pudełko czekoladek, każdy ten najlepszy, upragniony smak na pewno 13 października znajdzie. Zapraszamy na wybory. Szanowni Państwo, będzie znakomita okazja, żeby porozmawiać ze wszystkimi kandydatami, zadawać im nawet wprost pytania i przeprowadzać wywiady. Ale jeszcze poproszę o reprezentanta tutaj, stąd, lokalnej społeczności, Piotra Widza, którego wcześniej przedstawiałem. Proszę bardzo, Piotr Widz. Panie Marszałku, Panie Senatorze, Szanowni Państwo. Przepraszam, Piotr, jeszcze tylko wyżej, żebyś spokojnie... O. Witam Was serdecznie w Kwidzynie. Tak, w Kwidzynie. Pan marszałek mówił o leczeniu
edukacji, leczeniu służby zdrowia. Pan senator mówił o tym, że tak naprawdę myślimy wszyscy o bezpiecznej i bezpiecznej Polsce i Polsce dla przyszłych pokoleń. No właśnie. Jest to konieczność, proszę Państwa. I ta drużyna nam to gwarantuje. Ta drużyna będzie chodzić do polskich miast i miasteczek, do większych miejscowości, będzie odwiedzać Polaków po to, aby przekonać do swojego programu. A ten program polega rzeczywiście na leczeniu, na naprawieniu tego, co zostało popsute. Choćby pierwsze z brzegu, polska szkoła. Proszę Państwa, państwo polskie dziś przestało płacić na szkoły. Przestało finansować edukację. Edukację, która jest zadaniem tak naprawdę wynikającym z konstytucji. My to naprawimy i będziemy Państwa do tego przekonywali, do tego, abyście zagłosowali 13 października, abyście poszli do urn i nie szukali tak naprawdę tego, co gdzieś daleko, a tego, co blisko. Blisko jest ta drużyna i ta drużyna gwarantuje zmianę. Zmiana jest konieczna. W szkołach, w służbie zdrowiu, w sądownictwie, w mediach. Gwarantujemy tę zmianę. I jeszcze ostatnie zawołanie. Zwracamy się do wszystkich mieszkańców województwa pomorskiego. Z okręgu 25, także z okręgu 26, ale tutaj, w szczególności z okręgu 25. Głosujcie na reprezentantów Koalicji Obywatelskiej. Tutaj znajdziecie, jak to powiedziała Agnieszka Pomaska, znakomitych kandydatów. Różnorodnych zapewnie, różnie też myślących, ale ludzi, którzy są fachowcami w wielu dziedzinach. Osoby, które są związane z ruchami miejskimi, jak choćby Ewa Lider. Osoby, które mają bogate doświadczenie parlamentarne. Osoby, które mają znakomite i świetne wykształcenie w różnych dziedzinach, ale także osoby, które funkcjonują od wielu lat w samorządzie. Ludzie, którzy są przyzwyczajeni do służby Polakom. Ludzi, którzy są przyzwyczajeni do służby pomorzanom. Głosujcie na reprezentantów Koalicji Obywatelskiej. Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do ewentualnych pytań, ja również podpisuję się pod apelem pana marszałka i chciałem powiedzieć również, że 13 października to jest czas wyborów. I czas wyborów to jest taki czas, w którym my, obywatele Rzeczypospolitej, decydujemy w sposób oczywisty, jakiej Polski chcemy. Bardzo wszystkich Państwa proszę, zapraszam. Spotkajmy się 13 października przy urnach wyborczych. Kochani, wszystkiego dobrego. Jeśli ktokolwiek z Państwa chciałby zadać konkretne pytanie, proszę bardzo. Wspomnieli Państwo o tym programie gospodarczym Koalicji Obywatelskiej. To jest tak zwana szósta. Pani redaktor, szanowni Państwo, podstawiłem tu mikrofon. Jeśli można byłoby prosić, bo jest transmisja tutaj, biegnie i chcielibyśmy, aby pytania było słychać. Dzisiaj wspomnieli Państwo o tym tak zwanym programie gospodarczym Koalicji Obywatelskiej. Czy to jest tak zwana szóstka Schetyny, czy to jest coś zupełnie innego? To jest jeden z elementów szóstki Schetyny, bo w szóstce Schetyny to się mieści w programie niższe podatki, wyższe płace. To dotyczy zwiększenia zarobków Polaków. To jest program, który mówi, że praca musi się opłacać. Chcemy tym ludziom aktywnym, którzy zarabiają najmniej, dać zwiększone zarobki w postaci tak naprawdę obniżenia im opodatkowania. Natomiast firmom, o tym mówiłem, chcemy zmniejszać podatek dochodowy w tym zakresie, w jakim firmy inwestują w siebie. Jeżeli nie będą brać dywidendy, nie będą właściciele brać z tej firmy pieniędzy, to nie będą płacić podatku, będą rozwijać firmy. To jest program, który zaprezentowaliśmy wczoraj. On jest jednym z elementów tego dużego sześciopaku, o którym mówił Grzegorz Schetyna. Jeszcze jedno pytanie mam do pana. Jak pan skomentuje to, że pan Grzegorz Schetyna nie będzie startował na premiera? Tak jak Grzegorz Schetyna skomentował. Po tysiącach rozmów z Polakami, którzy oczekują też od nas znalezienia formuły połączenia Polaków, skończenia z wojną, zasypania tych rowów, które dzielą nas, dzielą wiele rodzin, przyjaciół, podzieliła polityka. Trzeba było szukać rozwiązania, które daje szansę na połączenie, na to, żebyśmy mogli być znowu jedną wielką polską rodziną i polskim wspólnym narodem, bez podziałów. Małgorzata Kidawa-Błońska jest taką odpowiedzią. Ona jest osobą, która daje gwarancję tego, że będzie łączyć
i nie będzie w tym bieżącym, ostrym czasami sporze politycznym brać udziału, bo przez lata pokazała, że ma inaczej mówi, ma inny język i ludzie to akceptują. To jest efekt słuchania Polaków. Tysiące spotkań, które mieliśmy w ciągu ostatnich miesięcy, to były głosy Polaków o to, żeby znaleźć rozwiązanie, które będzie dawało szansę, tak jak mówiła Agnieszka Pomaska, budowania mostów między nami. Odrzucenia tych podziałów, odrzucenia tej agresji, nienawiści, tego hejtu i szukania tych wszystkich rzeczy wspólnych. To jest najlepszy kandydat na premiera. Małgorzata Kidawa-Błońska i to jest nasza oferta Koalicji Obywatelskiej. Jeszcze ostatnie pytanie. Jak państwo skomentują te zarzuty na panu Neumannie, które teraz ciążą? Więc ja skomentuję prosto. Kłamstwa, o których państwa publiczna telewizja mówi, zostały oddane przeze mnie do sądu. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Proszę, czy ktoś jeszcze chciałby zadać pytanie? Jeśli nie, to zapraszamy w takim razie do indywidualnych rozmów. To wspólne zdjęcie. Jeszcze, panie marszałku, jak można prosić ten odłożyć partner, to też to nagraj. Jeszcze dalej. Wspólne zdjęcie na razie. Tak. Już. A teraz jeszcze. Słuchajcie, kochani, drużyna jutra przybija piątkę. Ale się odwróć do nas. Ale jaka to jest piątka? Piątka pomorska. Piątka zwycięstwa. 25. 25 przez 5. O, głowa jaka ładna blondynka. Już. Co by na mecz? Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.